Okej, słuchajcie, na początku o książce, ale zanim rozpocznę i powiem wam, co to jest za książka i dlaczego tak się cieszę, że mam okazję ją wam przybliżyć, to mam najpierw taki krótki wstępik, zwłaszcza dla tych z was, którzy, wiecie, nie jesteście w żaden sposób powiązani ze środowiskiem komiksowym, nie odwiedzacie żadnych stron, nie wiem, forów i tak dalej, to muszę was poinformować, że raz na jakiś czas pojawia się ktoś, kto przypomina pewną sprawę. Sprawa dotyczy książki profesora Szłaka, Komiks w szponach miernoty. Dosyć mocny tytuł i ta książka odnosiła się do działalności dwóch panów. Pana Skrzypczyka, który organizował sympozja komiksologiczne, oraz do pana Jakuba Wojnarowskiego. I pojawiają się po prostu głosy. W ogóle nawiasem mówiąc, jeszcze się super cieszę, ponieważ w tamtym czasie, te parę lat temu, kiedy ta książka była wydana, to wtedy miałem okazję rozmawiać z profesorem Szyłakiem, tutaj na antenie, prosto z kadru. Udostępniłem to nagranie na YouTube, na kanale Prosto z kadru, na YouTubie możecie znaleźć, wpiszcie sobie Prosto z kadru i Jerzy Szyłak, to wam znajdzie. I to jest dlatego takie cenne po prostu, że można się odnieść do tamtych czasów, kiedy to było na rzeźko, że tak powiem, na ciepło. Ogółem nie mam zamiaru się odnosić do tego, kto ma rację, ponieważ nie chcę jakby zajmować w tym momencie żadnego stanowiska i nie wiem, polemizować, czy to z Szłakiem, czy to z Skrzypczykiem, czy to z Wojnarowskim. To ja mi się wydaje, że sprawa już jest jakby wyjaśniona i jakby osoby, które będą zainteresowane tematem, to wchodząc w niego, to znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Ale nie zmienia to faktu, że raz na jakiś czas właśnie ktoś podważa, zwłaszcza autorytet Jerzego Szłaka, który, słuchajcie, jest profesorem, który ma na swoim koncie wiele książek o teorii komiksu, jest też scenarzystą. No i w zasadzie taki teoretyk, który naprawdę napisał parę książek, nie że artykuły, tylko książki, grube rzeczy, które są źródłem cennych informacji dla kolejnych badaczy, dla kolejnego pokolenia ludzi, studentów, profesorów, doktorów, wiecie, ludzi zajmujących się komiksem w sposób naukowy. No i niewątpliwie ten autorytet jest tam w jakiś sposób podważany, czy słusznie, czy niesłusznie mówię. Ja to zostawiam, ale wtedy pojawiają się głosy, że kto jest jeszcze oprócz profesora Szyłaka. No więc wymienia się na przykład Wojciecha Birka, Adama Ruska się wymienia, chociażby Przemka Zawrotnego. Tych nazwisk można mnożyć, ale zauważyłem, że często pomija się jeszcze inne nazwisko i ja w tym momencie chciałem powiedzieć, że jeśli już robicie wymieniankę osób, które zajmują się komiksem w naukowy sposób, to na pewno musicie dorzucić do tej listy Pawła Gąsowskiego, ponieważ on ma na swoim koncie niesamowicie mocną, ponieważ niesamowicie dobrą książkę pod tytułem Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu. I słuchajcie, nad tą książką mamy patronat, w sensie Radio Afera ma patronat medialny, z tyłu jest logo. Wydawcą jest Instytut Kultury Popularnej, poznański wydawca. No i tak, to jest książka o teorii komiksu. No i wiem, łapiecie się za głowę, ponieważ o kurczę, coś takiego istnieje. Tak, komiks, słuchajcie, komiks jest niszowy w Polsce, no nie ukrywajmy, jest coraz bardziej popularny, ale jednak jest wciąż niszowy, a ludzi zajmujących się jeszcze teorią komiksu, to już jest w ogóle jeszcze mniejsza grupa, czyli to jest taka nisza w niszy. Ale jest to bardzo fajne. Ja na przykład osobiście bardzo lubię i cały czas poszerzam swoje wiadomości na temat teorii komiksu. Także książka Pawła Gąsowskiego dała mi niesamowite frajdy. Wiele rzeczy się dowiedziałem, co jest niezwykle istotne, ale póki co jeszcze parę słów o autorze. Paweł Gąsowski, rocznik 87, literaturoznawca, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badacz, kolekcjoner, a przede wszystkim pasjonat komiksów, którym poświęcił swoją pracę magisterską pod tytułem Komiks jako narzędzie budowania mitu postmodernistycznego, obronioną pod kierunkiem profesora Roberta Cieślaka i rozprawę doktorską Semiotyczna poetyka komiksu, obronioną pod kierunkiem profesor Danuty Dąbrowskiej. No i jeszcze kilkanaście publikacji naukowych i popularnonaukowych. I muszę powiedzieć, że Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu jest niesamowicie wyczerpującą lekturą.
Bardzo się cieszę, że pojawia się ta książka z paru powodów. Przede wszystkim naprawdę Paweł Gąsowski, widać, że on tematem komiksu zajmuje się naprawdę nie od dziś. To nie jest pasja, która się pojawiła, nie wiem, na studiach, bo stwierdziłem, ja to w sumie jestem takim humanistą, to w zasadzie to komiksy są fajne i takie komiksy nie są jeszcze eksploatowane, ale to ja się zajmę komiksami. Nie? Niektórzy są tacy, nawet nie chodzi o to, że humaniści, ale na przykład niektórzy próbują swoich sił w komiksie i widać po prostu po ich pracach, po ich zaangażowaniu, że są nowi. Ja oczywiście nikomu nic nie zabraniam, broń Boże, ale po prostu, no wiecie, jak ktoś wpadnie na pomysł, że chce robić komiks albo pisać o komiksie i jakby nie wynika to z jego wieloletniej pasji, no to jakby ma to jakby oddźwięk na jego pracy. W każdym razie widać, że Paweł Gąsowski kręci, jara się tym tematem i przez długie, długie lata, no nie ulega to wątpliwości. W swojej książce naprawdę poruszył gigantyczną ilość tematów, rozebrał komiks na części pierwsze i co mnie zaskoczyło, ponieważ no myślę, że odniosę się tutaj do publikacji Scotta McClouda, ponieważ ona jest chyba w chwili obecnej najpopularniejszą formą, najpopularniejszą publikacją dotyczącą teorii komiksu. Wydaje mi się, że książki profesora Szyłaka, tudzież książka Teodora Teplica, tudzież właśnie Wojciecha Birka, no nie są aż tak dostępne, jak akurat książka McClouda, znaczy komiks McClouda. Wydawało mi się, że od czasu premiery na Kultury Gniewu właśnie poprawnie, nie, komiks Richty Schlesen, nie pamiętam polskiego tytułu, Zrozumieć komiks Scotta McClouda, to wydawało mi się, że jakby to ruszy środowisko komiksowe, więcej pojawi się osób ze swoimi teoriami, którzy będą przedstawiać różne mechanizmy w komiksie i tak dalej, poszerzy się, wiecie, świadomość, że na prelekcjach dzieciaki przyjdą na prelekcje o Spider-Manie czy o Naruto, a dostaną wykład o teorii komiksu i wyjdą mądrzejsze, nie? A to wszystko na przykładach z ich ulubionego komiksu. Świetna sprawa. Ale no niestety jakoś tak specjalnie nie odnotowałem większego zaangażowania, dlatego książka Pawła Gąsowskiego no w tym momencie niesamowicie mnie uradowała, ponieważ no bardzo dobrze wyczerpuje temat. Oczywiście odnosi tutaj się do pracy Scotta McClouda, jakby nie mógł, do Eisnera przede wszystkim, do wielu innych badaczy. Kurczę, bibliografia jest bardzo, bardzo obszerna i tutaj dojdę do kolejnego motywu, się pochwalę, bo jest bardzo miły, bardzo mi sympatyczny i serdeczny, ponieważ również mój artykuł Formy chmurowe w komiksie znalazły się w bibliografii Pawła Gąsowskiego, także bardzo mi miło. Cieszę się, że ktoś przeczytał tamten artykuł, ktoś inny niż ja i moja mama. W każdym razie, no słuchajcie, no konkretne przykłady. Paweł Gąsowski na przykład tutaj tłumaczy, w jaki sposób działa wyobraźnia, w jaki sposób działa w ogóle, działają nasze zmysły, w jaki sposób obserwujemy, zapamiętujemy, jakie to są bodźce i jak to się przekłada później na to, że rozumiemy komiksy. Komiksy, przypominam, nieruchome obrazy, taka synteza słowa i obrazu, wszystko na jednej stronie. I to w naukowy sposób wyjaśnia, co najważniejsze, wyjaśnia to w taki sposób, tłumaczy to w sposób zrozumiały. Dla mnie zrozumiały, więc w tym momencie wydaje mi się, że jest ok, będzie to przystępne dla każdego. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ ludzie, zwłaszcza ci biegli słowem, zwłaszcza tym pisanym, no posiadają bogaty zasób słów. Ich słowniki są obszerniejsze, bardziej obszerne, są na pewno większe niż przeciętnego człowieka, zwłaszcza takiego, który jest po politechnice. I wiecie, tak czy owak, pojawiały tu się słowa, których, przyznam się szczerze, nie rozumiałem, ponieważ nie studiowałem humanistycznych tekstów i książek. Ja jestem absolwentem Politechniki i prawdopodobnie pokazując swoje notatki, to zagiąłbym niejednego właśnie magistra, literaturoznawcę i tak dalej, ale tu nie chodzi o te przepychanki. Chodzi mi o to, że książki o teorii komiksu powinny być zrozumiałe dla każdego, że to nie powinno być pisane takim tekstem, żeby to było tylko kierowane do innych ludzi, którzy rozumieją. Tutaj Paweł Gąsowski wchodzi naprzeciw i naprawdę książka jest zrozumiała, to jest bardzo, bardzo istotne. No i później po tym wprowadzeniu, w jaki sposób działa ta wyobraźnia, w jaki sposób my zapamiętujemy, obserwujemy, łączymy wszystkie fakty, to on przechodzi już w tym momencie do komiksu, rozbija go na części pierwsze, o planszę, o kadru, o ramce. Mnóstwo notatek sobie też zrobiłem podczas lektury tej książki i widzę, że tutaj mam całą pokreśloną. Jeszcze będzie na pewno okazja porozmawiać z Pawłem Gąsowskim. Zaproszę go do
do audycji, ale na przykład, ponieważ między innymi na 113 tej stronie, ja to sobie zanotowałem, że ja to nazywałem animacja wewnątrzkadrowa, ale on w genialny sposób tłumaczy, dlaczego na przykład, kiedy jest postać Flasha, kojarzycie, ten super szybki gościu z komiksów DC, i kiedy on się porusza, to rysownik rysuje parę postaci tego Flasha. No i wszystko tu jest w świetny sposób wyjaśnione. No później przechodzimy oczywiście do animacji, przechodzimy, do kompozycji plansz przede wszystkim, no i do tekstu, jaka jest rola tekstu w komiksie, jakie są funkcje onomatopejach mamy, więc naprawdę niesamowicie wyczerpuje temat. Świetna książka, autentycznie świetna książka, jeśli szukacie materiałów na temat komiksu, na temat teorii komiksu, jeśli interesujecie się tym tematem w ogóle, albo macie ochotę się zainteresować, to muszę powiedzieć, że autentycznie praca Pawła Gąsowskiego wystarczy. Jeszcze raz przeczytam tytuł: Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu. Gorąco polecam, nie tylko dlatego, że afera ma patronat medialny. Polecam, ponieważ lektura jest naprawdę genialna. Świetna książka. Gratuluję autorowi, a was mogę tylko i wyłącznie zachęcić do tego, żeby po nią sięgnąć.